Chciał zabić znajomą i uciec przed policją. Policjanci z tarnowskich gór zatrzymali 23-letniego mężczyznę. O awanturze i wołaniu o pomoc dowiedzieli się dzięki zgłoszeniu sąsiadów. 36-latka mieszkała sama w szeregówce na osiedlu Sielanka. 18 stycznia odwiedził ją znajomym. To, jaka łączyła ich relacja, będzie wyjaśniane przez prokuraturę. Odgłosy dochodzące z domu zaalarmowały innych mieszkańców. Dyżurny wysłał na miejsce patrol. Mundurowi zaczęli chodzić wokół budynku. Przez okno na parterze zobaczyli kobietę leżącą na podłodze. Jeden z policjantów użył broni służbowej, żeby przestrzelić szyby w oknie. Kiedy policjanci weszli do środka, 23-letni mężczyzna rzucił się do ucieczki. Został zatrzymany. 36-latka była reanimowana najpierw przez policjantów, a potem przekazana ratownikom medycznym, którzy zawieźli ją do szpitala. Policjanci ustalili, że 23-latek w czasie awantury dusił kobietę. Usłyszał prokuratorski zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi do żywocia. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.